Średniowiecze. Blaski i cień. Wiara, nauka, magia. Po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego świat traci ustalony antyczny porządek. Ludzie gubią się w nowej rzeczywistości. Religia staje się jedynym stałym punktem odniesienia w niestabilnym świecie. Człowiek szuka w niej pociechy i nadziei. Tylko wiara daje mu poczucie bezpieczeństwa. Początek przemian przypada na rok 313, gdy cesarz Konstantyn zezwala na praktykowanie religii chrześcijańskiej. Później Teodozjusz I uznaje ją za religię państwową. Kościół wkracza na drogę, która zapewni mu wiodącą rolę w historii europejskiej polityki i kultury. W roku 313 nastąpiło wielkie przekształcenie Imperium Rzymskiego. Ogłoszony został edykt mediolański. Potwierdzono w nim wcześniejszy edykt, na którego mocy Konstantyn, mimo sprzeciwu części rzymskiej elity, uznał chrześcijaństwo za religię cesarstwa. Chrześcijaństwo zostało zalegalizowane. Religia chrześcijańska ma coraz więcej wyznawców. Stopniowo przyjmowali ją władcy barbarzyńscy i ich plemiona. Kształtuje się rzeczywistość, w której to, co widzialne, współistnieje z tym, co niewidzialne, a element nadprzyrodzony wkracza w sferę życia codziennego. W magii istnieje ściśle określona relacja między tym, co widać, a tym, czego nie widać. Rzeczy niewidzialne ożywiane są przez siły duchowe. Istnieje również możliwość nawiązania z nimi kontaktu oraz zmiany rzeczywistości. W epoce, w której człowiek stał się istotą Bożą, wiara jest wszechobecna. Życie codzienne, stosunki i relacje z innymi, znajomość świata, poczucie czasu, śmierć. Wszystko mierzono Bożą miarą. Na wsi nadal funkcjonują rytuały związane z zaklinaniem losu oraz praktyki animistyczne, będące przejawem odwiecznej więzi z ziemią. Kościół nie zwalcza tych pozostałości kultów pogańskich. Woli je oswoić i włączyć do własnej doktryny.
W XII wieku powstają uniwersytety, nowe punkty odniesienia w sferze cywilizacji i kultury. Słuchaczami są osoby duchowne. Oprócz teologii wykłada się tam prawo, medycynę i nauki ścisłe. Pojawiają się nowe przesłanki do refleksji nad istotą ludzką. Człowiek okresu średniowiecza zaczyna się zmieniać, lecz ma świadomość tymczasowości swojego istnienia w porównaniu z życiem wiecznym. W długim tysiącleciu średniowiecza wszystko miało być niezmienne. W rzeczywistości dokonywała się powolna transformacja. W niespokojnym świecie, który nie daje poczucia bezpieczeństwa, reakcją na wzrost potrzeb duchowych stają się różne formy ascezy. Na wschodzie życie monastyczne praktykowano już w III wieku. Ludzie rezygnowali z doczesnej egzystencji. Wkraczali na drogę ku doskonałości, wybierając życie pustelnicze lub we wspólnocie religijnej. Chrześcijaństwo stało się religią oficjalną. Jednocześnie pojawiło się ryzyko, że władcy będą je traktować instrumentalnie. Nastąpił więc rozkwit życia zakonnego, gdyż ludzie pragnęli czystego chrześcijaństwa, związanego z oczekiwaniem na powrót Pana i nie zniżającego się do kompromisów. Wiara znalazła na pustyni, również tej mającej wymiar duchowy, nową, nieodpartą siłę. Chciano uniknąć tego, by chrześcijaństwo stało się religią oficjalną w negatywnym znaczeniu tego pojęcia. Samotna ucieczka na pustynię pozwala na różne sposoby doświadczać obecności Boga. Życie w klasztorze ogranicza te dążenia, wpisując je w ścisłe reguły i sztywne zasady dyscypliny. Niech się nikt nie ośmiela cokolwiek dawać lub przyjmować bez pozwolenia opata, ani czegokolwiek posiadać na własność, choćby najmniejszej rzeczy, ani książki, ani tabliczek do pisania, ani rylca, niczego. Mnisi nie mają przecież prawa rozporządzać samodzielnie nawet własnym ciałem i własną wolą. Klasztor wpisuje się w rzeczywistość średniowiecza jako odrębny świat, autonomiczny i samowystarczalny. Dzięki temu może pozwolić sobie na ignorowanie otaczającej go rzeczywistości. I ci, którzy przychodzili, by przyjąć to życie, rozdawali ubogim wszystko to, co mogli posiadać i byli zadowoleni z jednej połatanej od spodu i z wierzchu tuniki ze sznurem i spodniami. I nie chcieliśmy mieć więcej. Klasztor stanowił próbę stworzenia niewielkiej, autonomicznej wspólnoty chrześcijańskiej. Urzeczywistniano więc marzenie o życiu w duchu wiary.
Najbardziej upowszechnioną regułą zakonną była reguła opracowana w VI wieku przez Benedykta z Nursi. Ora et labora, modlitwa i praca. Zarówno fizyczna w przyklasztornym ogrodzie, jak i umysłowa w bibliotece lub skryptorium. W świętej regule życie zakonników obwarowano surowymi wymogami. Jego rytm wyznaczały modlitwy, czytanie, posiłki, praca. Na Zachodzie imię Benedykta z Nursi kojarzy się z ruchem monastycznym. Zakonnik ten żył w latach 480-546. Pochodził ze znanego arystokratycznego rodu. Urodził się na rzymskiej prowincji. Studiował w Rzymie i przygotowywał się do kariery politycznej, lecz wybrał życie klasztorne. Najpierw w Subiaco, a następnie w kilku innych miejscach, o których pisał święty Grzegorz Wielki. Na koniec trafił do klasztoru na Monte Cassino. Jeśli zaś ktoś jest tak niedbały i leniwy, że nie chce albo nie może rozmyślać ani czytać, trzeba mu zlecić jakąś pracę do wykonania, aby nie był bezczynny. Benedykt z Nursi opracował zasady wynikające z analiz wcześniejszych przeobrażeń ówczesnego życia klasztornego. Za panowania Karolingów, czyli około 800 roku, jego reguła obowiązywała w całym świecie klasztornym Zachodu. Tworzyły go więc głównie zakony o profilu benedyktyńskim. Jakie jest znaczenie reguły świętego Benedykta? Dlaczego w roku 800 zastąpiła ona inne zasady obowiązujące w klasztorach? Jest to reguła wyważona, zapisana w 70 rozdziałach. Wszystko w niej opiera się na równowadze wywiedzionej z Romanitas, czyli z cywilizacji rzymskiej. Zakonnicy prowadzą elitarne życie polegające na doskonaleniu samych siebie i ucieczce od rzeczy doczesnych. Zinstytucjonalizowany kościół zaś już w V wieku staje się istotnym podmiotem politycznym. Jedynym solidnym i stałym elementem w zmieniającym się świecie okresu średniowiecza. Porządek kościelny był wzorowany na strukturze administracji rzymskiej. Organizacja ta przetrwała upadek cesarstwa. Biskup stał się jedynym odniesieniem moralnym dla społeczności wiernych. W pierwszych wiekach średniowiecza rola biskupa wykracza poza funkcję przewodnika wspólnoty chrześcijańskiej. Ma wymiar świecki i polityczny. Katedra była szczególnym kościołem, uważanym za dom biskupa.
Miejsce to identyfikowano z katedrą biskupa, czyli z pulpitem wykładowcy. Biskup to ten, który naucza prawdy. Taka jest etymologia tego słowa. Biskup staje się obrońcą ludów rzymskich. Podejmuje działania dyplomatyczne wobec przedstawicieli najeźdźców. Udziela wymiernej pomocy, korzystając z majątku kościoła. Zarządza dobrami kościelnymi poprzez kleryków i osoby świeckie. Diecezja stanowi część ludu Bożego powierzona pieczy pasterskiej biskupa i współpracujących z nim kapłanów, tak by trwając przy swym pasterzu, zgromadzona przez niego w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię, tworzyła Kościół partykularny, w którym prawdziwie obecny jest i działa jeden święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusowy. W powstających miastach średniowiecznych katedra stanowi epicentrum życia religijnego, lecz także władzy politycznej. Nie należy zapominać, że biskupi byli również książętami, hrabiami. Wiązały się z tym liczne problemy z inwestyturą. Czy osoby te były bardziej biskupami, czy hrabiami? Hrabiami, czy biskupami? Od VI wieku administracja świecka zostaje ściśle powiązana z eklezjastyczną. Kościół ma wielu przedstawicieli w terenie. Staje się przeciwwagą polityczną, lecz również psychologiczną dla innych form życia społecznego. Jawi się jako spadkobierca nieistniejącego już cesarstwa. W wielu wypadkach biskupi sprawują funkcje świeckie. Oddalają się od powinności kościelnych, wiążąc się z królami, cesarzami lub miejscowymi panami. Przywileje w postaci immunitetu, zwolnienia z podatków czy sine cura, zwolnienia z pełnienia obowiązków kapłańskich, świadczą o umacnianiu się kościoła władczego. Symonia to kupczenie funkcjami publicznymi. Oferowanie usług temu, kto płaci najlepiej, było wówczas powszechne. Z kolei nikolaizm stał się rozpowszechnioną praktyką zawierania małżeństw przez duchownych. Krytykowali go ci, którzy pragnęli, by ludzie Kościoła zajmowali się sprawami ducha, a nie życiem doczesnym. Powrót do Kościoła z jego początków, do źródeł wiary, staje się hasłem mobilizującym tych, którzy przystępują do ruchów heretyckich. Ich zwolennicy przestali się utożsamiać z oficjalnym Kościołem. Z kolei Kościół nie uznawał tego, co powstawało poza jego strukturami. W rzeczywistości ludzie ci chcieli powrotu do pierwotnego Kościoła, a jego podstawową cechą było ubóstwo. Grzegorz VII był papieżem reformatorem. Jego Dictatus Papae z 1075 roku miało przywrócić Kościołowi rolę przewodnika chrześcijaństwa. Dokument ten potwierdza nadrzędność papieża nad władzą ziemską. W tej sytuacji starcie było nieuniknione. Za walką króla Henryka IV z papieżem Grzegorzem VII o inwestytury biskupów skrywały się sprawy poważniejsze. Powstał spór o to, kto jest prawdziwym spadkobiercą Rzymu, czyj tron ma mieć charakter powszechny i jakie są granice między działaniem Kościoła a państwa, między władzą duchowną a świecką.
Pałac biskupa staje się symbolicznym znakiem jego obecności na danym terenie. W miastach pojawiają się też katedry jako miejsca związane z obrządkiem religijnym. Z daleka katedra z transeptami i wysokimi wieżami wygląda niczym potężny statek ruszający w rejs. Zmieściłoby się w nim całe miasto. Miejsce to, tak jak las i łąki, ma swój klimat, aromat, światło i cienie. Jej rozeta jest niczym słońce. Wewnątrz panuje cisza i spokój. Katedra to pełne objawienie. Człowiek jest zamknięty w swojej grupie społecznej, zawodowej. Wiecznie zaganiany w pracy i codziennym życiu. Tu odnajduje sens jedności, własną tożsamość, równowagę i harmonię. Tłum gromadzący się podczas wielkich ceremonii czuje, że jest sam w sobie żywą jednostką. Wierni są ludzkością, a katedra światem. To w niej przychodzi chwila, w której Duch Boski wypełnia człowieka, uspokaja czas i wszelkie stworzenie. Kościoły są miejscem gromadzenia się wiernych, lecz również pochówku, przede wszystkim dla członków rodów arystokratycznych. To w nich krzyżują się życie i śmierć, czas i wieczność. Ludzie okresu średniowiecza żyli w specyficznym splocie czasu, znaczeń i symboli. Współczesny człowiek zatracił ten głęboki wymiar religijny, czasu i przestrzeni. Spotkania wiernych odbywały się w miejscu o cechach sakralnych, ponadczasowych. Dziś, gdy turyści zwiedzają kościoły i sanktuaria, trudno im wyjaśnić, jakie obowiązywały zasady dotyczące interpretacji architektury, malarstwa czy rzeźby. Nie są w stanie zrozumieć ich pierwotnego znaczenia, gdyż zmieniły się formuły wykładni, zasady interpretacji. Wierny wchodzący do kościoła wkraczał do innego świata, głęboko oddziałującego na zmysły. Wzrok napawał się ceremoniałem, ale również obrazami i elementami dekoracyjnymi. Powonienie pobudzano zapachem kadzidła, słuch słowami wypowiadanymi w niezrozumiałym języku łacińskim, lecz również muzyką i śpiewem. Wszystkie te bodźce nakładały się i mieszały. Stwarzały możliwość kontaktu z inną rzeczywistością, boską. Wywoływały w człowieku strach przed tajemnicą oraz fascynację mocą, której nie był w stanie pojąć. W średniowieczu katedra była miejscem otwartym. Odbywały się tam rozmaite zgromadzenia, posiedzenia Rady Miejskiej, uroczystości związane z nadawaniem tytułów, zebrania stowarzyszeń obywatelskich oraz ceremonie powitania ważnych osobistości. Przed katedrami znajdowały się otwarte przestrzenie, często jedyne w miastach będących labiryntami wąskich uliczek. Na placach toczyło się życie społeczne, odbywały się spotkania. Ustawiano tam również podwyższenia, z których wygłaszano kazania lub mowy. Pod arkadami kościoła kryły się kantory notariuszy i kupców. Liczono, że bliskość świętego miejsca zachęci ich do uczciwości.
Nocą w tych samych miejscach odbywały się potajemne spotkania. Na okolicznych cmentarzach gromadzili się ci, którzy nie obawiali się zakłócić spokoju spoczywającym tam zmarłym. W XI i XII wieku, w okresie intensywnego rozwoju miast, religia staje się zjawiskiem masowym. Jest obecna we wszystkich przejawach życia społecznego i reguluje jego rytm. To Kościół wyznacza dni świąteczne. Podczas karnawału wszystko było dozwolone. Zawieszano wtedy ustalony porządek społeczny, a ludzie dawali upust emocjom. Nawet duchowni łamali surowe reguły zakonne. Sprzeciwiali się przełożonym i rozkoszowali grzesznymi przyjemnościami. Karnawał to święto, podczas którego wszystko mogło się wydarzyć i wszyscy mieli prawo naruszać normy obyczajowe bez ponoszenia konsekwencji. W ten sposób Kościół i władza świecka oferowały poddanym złudzenie wolności. Istniały również inne okazje, kiedy to ludzie się spotykali, by świętować przynależność do wspólnoty, grupy, której wartości uznają, w której odgrywają jakąś rolę i z przynależności, do której są dumni. Świecka religijność mieszała się z tym, co święte. Przejawiało się to w kulcie patrona, czczeniu relikwii, a także w procesjach. Odbywały się one o każdej porze roku i stanowiły istotny element świętowania w mieście. Ciao, ciao.
się prestiż. Sfera kultury jest również związana z religijnością. Szkoły świeckie pojawiają się bowiem dopiero u schyłku średniowiecza. W XII wieku powstają uniwersytety, stanowiące nowy punkt odniesienia dla kultury. Wkrótce uczelnie te stają się znane dzięki swoim poszczególnym wydziałom. I tak Salerno słynie z medycyny, Paryż zaś z teologii i filozofii. Pierwszą oficjalnie uznawaną uczelnią w Europie był Uniwersytet w Bolonii. Powstał w 1158 roku i zasłynął z Wydziału Prawa. Grupa studentów i wykładowców z bolońskiego studium nie mogła jednak się porozumieć z władzami miasta. Założyła więc nową uczelnię z siedzibą w Padwie, gdzie kwitło już życie kulturalne. W średniowieczu istniały dwa główne nurty ożywiające ówczesne uniwersytety. Nurt paryski związany z filozofią i teologią oraz nurt oksfordzko-padewski. Studenci i wykładowcy Uniwersytetu Bolońskiego, niezadowoleni z ograniczenia wykładanych przedmiotów do teologii i prawa, postanowili założyć własną uczelnię w Padwie. E allora alcuni maestri, alcuni dottori dell'Università di Bologna si staccano e a Padova in una tam panowały spokojniejsze i bezpieczniejsze warunki, co zapewniało większą swobodę działania. Władze miejskie Bolonii podlegały pośrednio papieżowi, podczas gdy Padwa pozostawała gminą świecką. Mentre il comune di Padova è un comune che si regge in maniera laica, diciamo così. Qui studia Marsilio da Padova, prima di trasferirsi. To właśnie na tej uczelni studiuje Marsilio z Padwy. Na początku XIV wieku przenosi się do Paryża, gdzie zostaje rektorem Sorbony. Jeszcze w Padwie ma okazję przyjrzeć się życiu politycznemu. Jest także świadkiem konfliktu papiestwa z cesarstwem. W 1324 roku pisze traktat Defensor Pacis, w którym zawiera przemyślenia dotyczące państwa oraz istoty władzy. Stwierdzić należy, iż ustawodawcą lub pierwszą przyczyną powstania prawa jest lud, który poprzez swoje wybory lub wolę wyrażoną podczas zgromadzenia mieszkańców określa, co ma być czynione, a co jest zakazane pod groźbą kary czy sankcji doczesnej. Papiestwo pod maską uczciwości i przyzwoitości jest tak bardzo niebezpieczne dla rodzaju ludzkiego, że jeżeli nie zostanie powstrzymane, to głęboko pokrzywdzi społeczeństwo i ojczyznę. Uniwersytety powstają w całej Europie. Dążą do zapewnienia sobie autonomii. Wykształciły się w nich ciała kolegialne, zarządcze i decyzyjne, z rektorem obieranym spośród członków uczelnianej społeczności. Ośrodki naukowe przyciągają studentów i wykładowców z całej Europy. Świadczy to o dużej mobilności ludzi, pomimo trudów i zagrożeń związanych z podróżami. Językiem używanym na uczelniach jest łacina. Powstają również kompanie goliardów, byłych studentów, wędrownych bardów. Przemieszczają się od uniwersytetu do uniwersytetu, odwiedzając tawerny, wychwalając wino, zabawę i miłość. Nie przestrzegają surowych norm społecznych. Thank you.
1307 roku na Uniwersytecie w Padwie pojawia się Pietro d'Abano. Wykłada filozofię, astronomię i medycynę. Głód wiedzy prowadzi Pietra do Konstantynopola, gdzie uczy się greki oraz poznaje kulturę arabską i bizantyjską. Następnie udaje się do Paryża, by doskonalić tam swoje umiejętności. Pietro d'Abano umiał wszystkiemu nadać sens zgodny z logiką Arystotelesa. Poznał jego poglądy dzięki arabskim źródłom naukowym. Uprawiał filozofię w powiązaniu z astrologią, albowiem to gwiazdy, ciała niebieskie, rządzą materialnymi rzeczami tego świata, określając ich miejsce i los. Governano e determinano le cose materiali di questo mondo. Pietro d'Abano prowadzi bezpośrednią obserwację zjawisk naturalnych. Stara się wyjaśnić ich przebieg i przyczyny. W efekcie łączy astrologię z medycyną. Astrologia jest niezbędna, by medykamenty stosować w odpowiednim czasie. Nie należy podejmować czynności chirurgicznych, gdy Księżyc jest w niewłaściwej relacji z przychylnymi planetami. Uprawianie medycyny musi być ściśle powiązane z wiedzą o zodiakalnych właściwościach człowieka. Należy dokładnie badać niebo oraz związki mikrokosmosu i makrokosmosu. To jedna z cech średniowiecznej mentalności. Za życie środka przeczyszczającego, gdy Księżyc znajduje się w koniunkcji z Jowiszem, zmniejsza skuteczność leku. Najgorszą z rzeczy jest cięcie nożem chirurgicznym chorego miejsca, gdy Księżyc znajduje się pod wpływem znaku przypisanego tej właśnie części ciała. Nie tylko Pietro d'Abano interesował się naukami znanymi w świecie arabskim i hebrajskim. Zajmowała się nimi cała Europa. Głównym przedmiotem zainteresowań była bardzo praktyczna i konkretna kwestia, jak człowiek ma kształtować relacje z naturą, by nie tylko się jej poddawać, lecz także zmieniać ją i nad nią panować. Poglądy Pietra d'Abano przysparzają mu kłopotów. Zostaje oskarżony przez inkwizycję. Podczas procesu bronią go tylko władze miejskie, dając wyraz solidarności z oskarżonym. Według legendy jego zwłoki ekshumowano i spalono na stosie, by uniemożliwić powrót heretyka na ziemię. W XII wieku intelektualny ferment na Zachodzie wiąże się także z rozkwitem praktyk astrologicznych. Rozwija się również astronomia i alchemia. Nauki te docierają do Europy dzięki kontaktom ze światem arabskim. Władze kościelne traktują je z dużą podejrzliwością, widząc w nich niebezpieczne praktyki magiczne. Wielu intelektualistów, takich jak franciszkanin Roger Bacon,
Czy dominikanin Albert Wielki uważa, że magia może być pomocna w poznaniu tajemnic kosmosu? Niektóre praktyki ulegają więc przewartościowaniu i są świadomie stosowane. Powstaje podział na magię dobrą i naturalną, pomagającą w poznaniu tajemnic natury, oraz magię czarną, złowieszczą i demoniczną. Są kobiety zdeprawowane, które zwróciły się do szatana, dając się zwieść złudzeniom i diabelskiemu urokowi. Twierdzą, że nocą ujeżdżają bestie w orszaku Diany, pogańskiej bogini. Towarzyszą im inne kobiety. Mówią, że nocą pokonują ogromne odległości, słuchają poleceń szatana, a czasem są wzywane, by mu służyć. Czarownica to kobieta sporządzająca magiczne napoje, eliksiry miłosne lub trucizny. Zmienia się w nocnego ptaka, zabija dzieci lub spędza płody. Od XIV do XVIII wieku czarownice oskarżano o zabijanie dzieci, wytapianie z nich tłuszczu do sporządzania magicznych mazideł. Rzekomo uczestniczyły też w nocnych diabelskich festynach, sabatach czarownic, podczas których spółkowały z demonem. Przyjmując nową religię, wierni zachowali pogańską mentalność. Kult świętych i relikwii w pewnym sensie jest kontynuacją wielowiekowych praktyk odwołujących się do sakrum, do tego, co nieznane i niewyjaśnione. Niech niebiosa sprawią, by tylko czarownice ginęły w fałszywej wierze, nie wiodąc innych ku zatraceniu duszy. Wielu dało się wciągnąć ułudnymi kłamstwami. Uwierzyli czarownicom i oddalili się od prawdziwej wiary. Zaczęli błądzić, jak poganie, uznając, że oprócz jedynego Boga istnieją inni bogowie, inne bóstwa. W średniowieczu rozpowszechniają się podręczniki do magii medycznej. Opisują metody leczenia ziołami i roślinami, lecz również za pomocą organów i płynów zwierzęcych. Wiedza ta jest oparta na wielowiekowym doświadczeniu przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Ogni cosa, o niente. Każda rzecz, każdy przedmiot, każda siła jest jak wciąż niezrozumiały głos, jak słowo zawieszone w powietrzu. Każde pojęcie ma niezliczone skutki. Gwiazdy przemawiają do nas i prowadzą dialog między sobą. Patrzą na siebie i na nas. Słuchają siebie i nas. Cały wszechświat jest jednym ogromnym, mnogim dialogiem. Czasami wyciszonym, czasami głośnym, prowadzonym językiem sekretnym, lecz również zrozumiałym. Pośród tego wszystkiego znajduje się człowiek, wspaniała istota, która może wypowiedzieć każde słowo, opisać każdą rzecz i cechę. Może odpowiedzieć na każde wezwanie i wzywać każdego Boga. Starożytni Rzymianie i Grecy wierzyli w możliwość nawiązywania kontaktów z duchami, które ożywiają świat. Były niewidzialne, lecz dało się z nimi porozumiewać specjalnym kodem składającym się ze słów,
znaków, śpiewów, barw, dźwięków i zapachów. To był cały magiczny rytuał. W okresie starożytności ludzie sądzili, że za jego sprawą można zmieniać rzeczywistość. Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie nie mogli w to wierzyć, gdyż według nich rzeczywistość zależy od woli Boga, stanowi jego emanację. To Bóg jest Panem stworzenia, a ludzie, nawet uczeni, nie potrafią pojąć Jego woli. Tylko Bóg rządzi umysłami. Heretycy występowali jednak również w judaizmie i islamie. W XII wieku pojawiły się księgi hebrajskie i muzułmańskie pokazujące, jak kierować sferą duchową, by uzyskać zamierzone efekty. Szczególną praktyką jest nekromancja, w której przywołuje się demony. Uchodziła za wyjątkowo niebezpieczną z uwagi na kontakty z siłami nadprzyrodzonymi. W magicznych rytuałach słowo nabiera szczególnego znaczenia. Występuje w modlitwach, błogosławieństwach, zaklęciach, ale również w czarach, w których przywołuje się postaci z Pisma Świętego. Odrębne miejsce zajmują egzorcyzmy, częściowo unormowane przez Kościół, częściowo związane z tradycjami ludowymi. Stosowano je, by uwolnić ludzi opętanych przez demona. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, odejdź z Kościoła Bożego i duszy odkupionych bezcenną krwią baranka. Nie śmiej więcej, perfidny węży, oszukiwać rodzaju ludzkiego, ani prześladować Kościoła Bożego, czy przesiewać niczym zboże wybrańców Boga. Nakazuje Ci to Bóg Najwyższy, do którego w swojej pysze chcesz się upodobnić. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa egzorcyzujemy Cię, duchu nieczysty, mocy szatańska, wrogu piekielny, diabelski legionie, diabelska sekto. Niech Bóg okaże swą moc, niech Jego wrogowie zostaną rozproszeni, niech uciekną przed Nim ci, którzy Go nienawidzą. Niech znikną, tak jak dym się rozwiewa, jak wosk się roztapia, tak w obliczu Boga niech zginą grzesznicy. Począwszy od XIV wieku, władze kościelne coraz podejrzliwiej traktują wszystko, co ma jakikolwiek związek z magią. Sformułowano nowe problemy teologiczne, takie jak zagadnienie wolnej woli. Uznano, że astrologia głosi kosmiczny determinizm, któremu rzekomo podlega człowiek. Stwierdzono, iż magia może wywierać realne skutki, a tym samym jej praktykowanie ma związek z diabłem. Czarownice i heretycy zbierają się nocami w miejscach odosobnionych, na polach i wzgórzach. Czasem gromadzą się w zdesakralizowanych kościołach i miejscach opuszczonych przez Boga. W połowie XIII wieku ustanowiono inkwizycję. Sądy ludzkie zastąpiły osąd dokonywany przez Boga. Odstąpili od wiary chrześcijańskiej, sprofanowali sakramenty i oddawali cześć diabłu. Od tej chwili każde zaludnione i oświetlone miejsce stało się im wrogie.
W tej sytuacji Kościół zaczął reagować. Bronił się przeciwko odszczepieńcom. Był ściśle związany z ówczesnym państwem. W efekcie dysponował władzą cywilną i świecką. Podlegali mu wszyscy. To, co Kościół uważał za herezję, również państwo uznawało za przestępstwo. Kościół ustanowił jednak własne sądy inkwizycyjne. Na początku trybunały miały wyłącznie orzekać o tym, czy oskarżony przestrzega zasad wiary. Podlegały one biskupom, a to oznaczało przyznanie diecezjom większej autonomii. Tego stolica apostolska nie mogła zaakceptować. W konsekwencji na początku XIII wieku, za pontyfikatu Innocentego III, inkwizycja została przekształcona w sąd papieski. L'inquisizione da vescovile diventa pontificia. W 1278 roku w Werońskiej arenie spalono ponad 200 ciał. Noce pojaśniały od oczyszczających płomieni. Szukajcie ich w wioskach i w kryjówkach. Wygońcie ich z nor i zabijcie. Wszystkich. Bóg rozpozna swoich. Niech kara boska spotka pozostałych. Na średniowiecznej ulicy, wśród kupieckich karawan, konnej straży i chłopów, można dostrzec samotną postać. Licho odziana, przemieszcza się pieszo ze swym skromnym dobytkiem. Myśli o pokucie i pragnie oddać się wierze, lecz ożywia ją ciekawość świata. To człowiek średniowiecza, owładnięty wiarą i chęcią poznania. Wkracza na drogę, która doprowadzi go do przeobrażenia całej epoki.